media donoszą o tym, że niestety nie powiodło nam się w konkursie na dofinansowanie największych inwestycji infrastrukturalnych w tej perspektywie unijnej, czyli rozbudowie trasy średnicowej od Ronda Wyszyńskiego do Ronda Andersa oraz budowę tej alternatywnej drogi dla przebiegu 55, mianowicie od Ronda przy Termetalu do drogi Mazowieckiej. Mam pytanie, jakie w takim razie kroki podejmiemy, żeby te inwestycje zrealizować, czy odkładamy je na jakąś nieprzewidzianą przyszłość? Od trasy tej 55 na południe miasta to byśmy sami zrezygnowali jakby z kontynuacji z uwagi na rozmowy prowadzone zarówno z wójtem, ze starostwem, jak i też z generalną dyrekcją dla krajów, już niestety z byłym dyrektorem, panem Mirosławem Jagodzińskim, który został w zeszłym tygodniu odwołany. Ponieważ jak Państwo wiecie, na końcówce 2015 roku wyszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów odnośnie przebiegu dróg krajowych i dróg ekspresowych i autostrad w Polsce i tam wtedy wydłużono jakby drogę krajową, tą ekspresową S5, która w starym rozporządzeniu się kończyła na węźle Grudziądz do aż Ostródy. W związku z powyższym generalna dyrekcja rozpoczęła z nami rozmowy, czy puścić dalej tą trasę jakby koncepcyjne, czy wejść do kolejnego węzła i serwo autostradą na przykład i obejść miasto w kierunku jakby Ostródy, czy też pójść po trasie źródlicowej, czy też wyjść z samego węzła, mówimy tutaj o samym południu. Stąd też jakby nasze budowanie tamtego objazdu, które byłoby bardzo kosztotwórcze, bo ze względu przede wszystkim na wymianę gruntów wzdłuż rzeki Lotniczanki, to położyliśmy, jakby te prace nie kontynuowaliśmy. Natomiast w sytuacji drugiej, bo tam były dwa projekty, tak? W przypadku kolejnych pasów części północnej, to bym prosił pana dyrektora Mogałę o więcej informacji, ponieważ to nie jest tak, że projekt nie będzie kontynuowany. Tak? Które ostatnie otrzymały dofinansowanie, tak na przykład Toruń otrzymał dofinansowanie na poziomie 27% tylko. Gdybyśmy takie otrzymali, to też byśmy nie realizowali tej inwestycji, bo to po prostu aż takiej wielkiej potrzeby do budowy dwóch kolejnych pasów tam nie ma. Natomiast o pomysły bardzo proszę dyrektora Morgała. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie radny Michale. Więc pomysłów rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury na temat dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej i etapowania tej inwestycji, albo ewentualnie jeszcze w innym programie, tak jak mieliśmy w poprzednim konkursie, jeżeli chodzi o tak zwany odcinek leśny, gdzie tam też w pierwszym konkursie nie załapaliśmy się, później się nam udało. Więc cały czas prowadzimy rozmowy, żeby próbować gdzieś w różnych programach. Jest też możliwość etapowania tej inwestycji, bo wiemy, że największym problemem jest dojazd do Ronda Andersa przy Bojewarnie. Rozbudowy tego ronda, dwa pasy ruchu na tym rondzie, do budowy prawoskrętu w ulicę drogę łąkową, żeby po prostu odblokować jakby ten fragment najgorszy. No i wiadomo, że też przebudowa skrzyżowania w strefie ekonomicznej drogą graniczną oraz przebudowa skrzyżowania też na skrzyżowanie typu rondo w obrębie ulicy Wyskowskiego. Myślę, że te zadania nie są na tyle tak drogie, bo najdroższe będą tu w tym momencie obiekty nad torami. To jest 11-przęsłowy obiekt, no, który pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych i to głównie generowało koszty rozbudowy tej trasy średnicowej. Ale trwają na razie rozmowy i myślę, że będziemy dalej informować Państwa, jakie kroki będziemy czynić. Jestem siecią przysłową transportową. Tutaj było wyczerpane i bardzo dużo jeszcze chętnych, stąd to ostatnie dofinansowanie dla beneficjentów 27%, natomiast rozważamy, jestem umówiony, czekam na termin z ich Centrum Projektów Transportowych z panem dyrektorem, aby rozmawiać na temat tego konkursu, gdzie nie wyczerpano przyznanych środków na sieci jakby w korytarzu tędy europejskim. Jak wiemy, sama, tu jest właśnie pytanie koncepcyjne, generalne, w jaki sposób oni pójdą z tą S5, ponieważ według rozporządzenia unijnego dotyczącego TNT i tego naszego później powielonego, to w naszej ocenie ten nasz fragment średnicówki by się łapał w sieć TNT, a tam jakby jest niewykorzystane środki unijne. Państwa wystosować. W dniu dzisiejszym, to jest 25 stycznia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 od godziny 16.30 odbędzie się po raz pierwszy w Grudziądzu akcja naboru nadawcę potencjalnego szpiku do Polskiej Fundacji Walki z Leukemią.
jeżeli komuś sprawa osób chorych na białaczkę nie jest obojętna, to zapraszamy dzisiaj do naszej szkoły od godziny 16.30 do godzin wieczornych. Fundacja będzie tak długo przyjmowała grudziąca, którzy by się chcieli do tej fundacji zapisać. Różni to Fundację Polską od Fundacji Niemieckiej DKMS tym, że nie jest pobierana tylko próbka śliny, ale próbka dosłownie 2-3 krople krwi, które dają większą szansę powodzenia, aby dopasować komórki macierzyste właśnie dla potencjalnych osób chorych na białaczkę. Jeżeli mają Państwo dzisiaj chwilę czasu albo wasi znajomi, krewni, to serdecznie do naszej szkoły zapraszamy. Dziękuję bardzo. Posiedzenie komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu, w pomieszczeniu w biurze rady. Panu radnemu. Jeżeli nie ma żadnych zapytań, on...